Cześć kochani, witam Was w kolejnym lookbooku. To już trzeci lookbook na moim kanale, ale będzie ten lookbook składał się tylko i wyłącznie z trzech bądź czterech stylizacji, żeby było szybko, bo troszeczkę moje lookbooki były za długie i skarżyłyście się na to, dlatego żeby zadowolić właśnie każdą część widowni, postanowiłam, że właśnie podzielę lookbook na troszeczkę krótsze części. Nie będą one bardzo krótkie, ale będą krótsze niż te 26 minut, żeby wszyscy byli zadowoleni. I co? Jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż, w dzisiejszym stroju dnia, bardzo delikatnie wytuszowane rzęsy, biała kredka na linii wodnej, do tego kąciki oczu rozświetlone, zrobione brwi oczywiście na ustach, mam szminkę z Mio w numerze 02 Vanilla Pudding, tak się ona prezentuje. Jakoś szczególnie jej nie polecam, ale zużyję ją i pewnie nie wrócę do niej, bo troszeczkę jest słabo napigmentowana. Jeśli chodzi o biżuterię, to mam malutkie kolczyki z Pepco, takie potrójne, które kupiłam sobie za 4,99, 3 pary były. Do tego oczywiście zegarek, który znacie, i bransoletkę, którą dostałam od jednej z moich widzek, Asi, co kochana, buziaczki dla Ciebie, serdecznie pozdrowienia. Na paznokciach mam pomieszanie kolorków z Avonu, Serene i taki z Virtual, jak widzicie, tak się prezentują, takie typowo wiosenne. I naszyjnik mam z Avonu, takie, jak widzicie, co to są? Listki chyba, coś takiego, ala listki. No i teraz Wam się zaprezentuję w całości. Mój strój prezentuje się w ten sposób. Od góry mam zwykłą bluzkę z Kubus, nie z Kubusa, z C&A chyba, już Wam ją pokazywałam, mam taką samą, jeszcze koralową. Ona nie jest wcinana w talii tutaj, troszeczkę mi to przeszkadza, ale kosztowała 17,50, dlatego też żal było nie wziąć. Do tego mam kamizelkę, którą mam z wymianki i tak, ona jest przeduża, bo ktoś mi pisał, że schudłam, bo kamizelka jest za duża. Ona ogólnie była na mnie tutaj za duża i ja po prostu ją zawsze mam rozpiętą, chyba że mam jakąś bardziej obszerną bluzkę, że nie widać tego tak mocno. I do tego mam jeszcze leginsy. To są te same leginsy z Emerlin, które mam w wersji czarnej. Tyle, że zamówiłam sobie właśnie takie beżowe. I buty na dole mam balerinki, takie stare, już powinnam się ich pozbyć, ale mam do nich sentyment. Takie srebrno, właśnie złote, które pasują teraz aktualnie do mojego stroju. Wracając do leginsów, bo ostatnio tutaj pod ostatnim filmikiem z lookbookiem, która z Was mi napisała, że no, słabe jest noszenie leginsów do krótkiej bluzki. Leginsy powinna nosić się z dłuższą tuniką zasłaniającą pupę. Ja jestem troszeczkę odmiennego zdania, ja tutaj absolutnie z nikim nie chcę negować i nikogo krytykować, każdy ubiera się tak jak lubi. Dla mnie i mnie to nie parzy, ani nie ziębi, że mi troszeczkę tutaj widać pupę. Te leginsy, ja już Wam pokażę, są, jak widzicie, tak łapane tutaj, one mają takie kieszenie, są troszeczkę takie jakby ala spodnie i naprawdę wydaje mi się, że nie jest dużym grzechem, że ja obrałam sobie do tego taką bluzeczkę i trochę widać mi tyłek. Ja jakoś na to nie zwracam uwagi, mi nie przeszkadza w innych osobach, że ktoś chodzi w krótkiej bluzce, a ma obcisły na przykład leggings, absolutnie mi to nie przeszkadza i w mojej osobie również. I tak się prezentuje cały strój. W ten sposób, tak troszeczkę na luzie. Ja Wam mówiłam przez to, że ja lubię mieszane style, lubię mieszać właśnie coś takiego bardziej drapieżnego z czymś romantycznym. Dzisiaj też troszeczkę taka niby ala elegancka poprzez kamizelkę, właśnie taką prostą białą bluzkę i naszyjnik, ale jednak balerinki, które zachowują taki strój, robią z tego stroju taki wygodny. No i tak się to wszystko prezentuje. Ja już lecę szybciutko z moim Alusiem na dwór, dzisiaj wróciłam szybciej, więc mogę sobie na to pozwolić, trzymajcie się ciepło, zrobiło nam się fajne lato i ja się z tego niezmiernie cieszę, buziaki, trzymajcie się, papa. Hej, właśnie wychodzę, więc stylizacja dla Was. Jeśli chodzi o makijaż, to makijaż bardzo delikatny, bez żadnych tutaj, bez żadnych rewelacji w sumie. Jeśli chodzi o usta, to wygrzebałam ostatnio błyszczyk z firmy Belly, to jest w numerze 402, naprawdę on jest przepiękny. To jest jeden z moich ulubionych i no, tutaj bym się pokusiała o stwierdzenie, że mój ulubiony błyszczyk przepięknie wygląda, przepięknie się mieni, naprawdę go uwielbiam i polecam ogólnie. Jeśli chodzi o biżuterię, to z biżuterii mam kolczyki z Pepco, to są takie piórka, bardzo dzisiaj dużo czerni na mnie i kolczyki właśnie też w takim tonie postanowiłam sobie założyć. Oczywiście zegarek, ja się z nim jakoś nie rozstaję, uwielbiam. Bransoletka również, którą już widziałyście. Na paznokciach
marmurkowy wzorek, który jest na moim kanale, podlinkuję Wam tutaj wszystko. I co, jeśli chodzi o fryzurkę, fryzurka rozpuszczone, mam włosy i w sumie jestem bardzo zadowolona, że podcięłam końcówki, włosy mi się fajnie układają i w sumie fryzurę mam od godziny 9, mamy chyba 18 i ona się trzyma tak jak ta gry, jak rano była wysuszona, objętość nadal jest, także bardzo się cieszę. No i co, jeśli chodzi o cały strój, to już Wam się prezentuję, tak jak Wam wspomniałam, dzisiaj dużo czerni. I mój strój prezentuje się w ten sposób, od spodu, pod spodem mam zwykłą taką bluzkę, to nie jest bokserka, po prostu taka zwykła coś a la podkoszulek i ona pochodzi z New Yorkera bodajże. Kiedyś kupiłam ją dawno na jakieś promocje, chyba za 9,95, oni mają bardzo często takie właśnie promocje. Na górze mam szanelkę, ona pochodzi z Mosquito, jedna z Was zwróciła mi uwagę, że to nie jest szanelka, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest obojętnie, czy to jest żakiecik, marynarka czy szanelka, no tak nazwała firma ten żakiet, tą marynarkę, więc po prostu powtarzam. I na dole mam rurki miętowe ze stronki Ciuszki For You. Każdy ciuch tutaj, który ja dostałam gdzieś tam przez internet, będziecie mieć podlinkowany na dole. I na samym dole mam zwykłe, klasyczne szpilki, też w takich kolorze jak właśnie marynarka, czyli beżowo-czarne. I tak to wszystko się razem prezentuje. Ja sobie nie wiem, po co wziąłam tutaj błyszczyk, ale tak to wszystko razem wygląda. Troszeczkę tak dzisiaj elegancko. W ten sposób wychodzę, więc tak postanowiłam. Rzadko mam okazję się tak ubierać, więc jak tylko mogę, to korzystam z okazji. No i co, kochane, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście do kolejnej stylizacji. Trzymajcie się, po do zobaczenia, pa! Hej, właśnie wychodzę, więc szybciutko dla Was outfit. Jeśli chodzi o makijaż, to jak widzicie, wyciągnięta kreseczka, rozświetlony kącik. Na ustach mam błyszczyk z Essence Stay Matte w numerze 01 Velvet Rose. Tak, już Wam go pokazywałam w holu. Ale w sumie nie wiem, który film będzie pierwszy. W każdym razie taki, jak widzicie, brudny róż. Jeśli chodzi o biżuterię, nausznica, którą znacie, tutaj jest wkręcik z Pepco. Nie, ze sklepu chińskiego, przepraszam. Włosy, jak widzicie, takie artystyczne, nieładz spięte tutaj. Coś takiego z tyłu, tak? Tak jak ostatnio zawsze. I oczywiście zegarek na paznokciach. Mam taki miętowy kolor z Avonu i to jest Serene, nie wiem jak to się wymawia, tak wygląda. Paznokcie ścięłam takie krótkie pałki, ale nie patrzcie na to. No jeśli chodzi o cały strój, już Wam się prezentuję. W całości prezentuje się tak i od góry mam koszulkę z Kubusa, którą znacie. Na wierzchu mam koszulę, ona pochodzi z Reserved, chyba tak to się mówi, wybaczcie, jak coś przejęzyczyłam, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Taka to jest XS, ją mam z wymianki, do tego leginsy ze sklepu Emerlin, które Wam też już pokazywałam, które po prostu uwielbiam, ubóstwiam. I do tego mam takie, jak widzicie, trampeczki na niskim i tak to wszystko się prezentuje. Tak, dzisiaj bardzo, bardzo wygodnie. No i kochane, to by było na tyle, cały mój strój dnia. Zapraszam Was do kolejnej stylizacji. Trzymajcie się, ciepło, pa, pa. Cześć kochani, za oknem mamy po prostu moim zdaniem piękną albo brzydką jesień, polską jesień, czyli wiatr, deszcz i temperaturę 10 stopni. Także pogoda bardzo zaskakuje, dwa dni temu były upały, temperatura 26 stopni, gdzie ja wyskoczyłam w krótkim rękawku, oczywiście ludzie, sąsiedzi również, a dzisiaj mamy temperaturę 10 stopni, jak już Wam powiedziałam i niestety musiałam przeprosić ją ze swetrem, żeby po prostu nie przymarznąć delikatnie w pracy. I tak, jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż, to makijaż delikatny, w sumie wytuszowane rzęsy, rozświetlony kącik oka, tutaj kreska na linii wodnej. Niestety dzisiaj musiałam nałożyć podkład, bo wyglądałam, jakby się zderzyła z ciężarówką. Jestem właśnie przed miesiączką i wyskoczyły mi dokładnie 6 zmian mam na buzi, z czego mam dwie takie, 3 w sumie duże, 2 wygojone te duże i jedna tutaj nawet widać delikatnie mam spuchniętą. Oczywiście palce poszły w ruch wyciskanie i wyglądałam tak, jak Wam wspomniałam, się zderzyła z jakimś tirem co najmniej, więc jedna warstwa rewlonu. Rewlon w takich sytuacjach jest dla mnie po prostu zbawienny. Rewlon kolor stay i twarz wygląda w ten sposób. Niby troszeczkę jest widoczny, ale mam nadzieję, że to jest zakryte i ludzie się nie wystraszą. Jeśli chodzi o usta, to na ustach mam szminkę z Mio, tutaj zapomniałam. I na to mam błyszczyk z firmy Belle, to jest fashion color i on jest w numerze 402, przepiękny, jeden z moich ulubionych, taki brudny fiolet ze złotymi drobinkami.
tak się prezentuje, naprawdę ładnie wygląda. I jeśli chodzi o fryzurę, to rozpuszczone włosy, delikatnie podprostowane końcówki i tak one się prezentują. Jeśli chodzi o paznokcie, na paznokciach ten taki marmurkowy wzorek wykonany z dwóch kolorków, czarnego i tego z Avonu Serene. I tak wygląda, jak widzicie, zrobiłam troszeczkę tak na zmianę sobie te paznokcie. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj mam agrafki, pierścionek, który dostałam od jednej z moich widzek. Pozdrawiam Cię, Asiu, serdecznie. Do tego mam brązoletkę też od tej widzki. I odplątam sobie i mojego Michaela Korsa za 20 zł, czyli zegarek taki miętowy, przepiękny, który kocham. No i co? I teraz zaprezentuję Wam się w całości. Mam nadzieję, że będzie wszystko widać. O, w całości mój strój w ten sposób się prezentuje. Do góry standardowo pod koszulek z Kubusa. Na to mam sweter z ciuszki foliu, który możecie już znać. Z przodu krótszy, z tyłu dłuższy. Z takimi tutaj, jak widzicie, dziurkami. I do tego mam spodnie również ciuszki foliu. Ostatni jakoś, ostatni mój zakup, takie wycierane rurki miętowe, które też mogliście już widzieć. I na dole mam buty koturne, czarne, takie beżowe. I w ten sposób się prezentuje cały styl dnia. Tak właśnie, dzisiaj idę do pracy, mam niedzielę, więc myślę, że strój jest w porządku, jak najbardziej troszeczkę taki elegancki, bo mamy niedzielę, żeby zachować tę elegancję, ale też jest wygodny taki po prostu do pracy, też można by było go właśnie przeznaczyć. No i co, kochane, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój strój dnia. Ja lecę właśnie niedługo spóźnień, idę najpierw do babci na rasolek, a później na 12 właśnie do pracy, także trzymajcie się, do zobaczenia, buziaki, pa pa. Hej, witam Was w ostatniej stylizacji tego lookbooku i zacznijmy szybko od makijażu. Makijaż, jak widzicie, w sumie powtarzający się chyba w tym lookbooku, taki typowo wiosenny, kreseczka na dolnej powiece karetką z Urban Decay. Tylko że nie mam, tutaj chciałam Wam ją pokazać. W każdym razie taka niebieska, jak widzicie, turkusowa. Uwielbiam ostatnio ten makijaż, wydaje mi się, że jest taki świeży. Na ustach dodałam właśnie, żeby tak fajnie uwydatnić jeszcze ten niebieski odcień na powiece, szminkę z Vipery. Tak ona się prezentuje, to jest taki ładny oranż. Fajna, dosyć taka kremowa, fajnie się utrzymuje. Lubię połączenie właśnie takich oczu i do tego takich właśnie ust. Na paznokciach to samo, co ostatnio miałam zmyć, ale jeszcze nie doszłam i nie zmyłam. Jeśli chodzi o biżuterię, zrezygnowałam z kolczyków, dlatego że mam dosyć ozdobny naszyjnik, który pochodzi ze sklepu Snopka bodajże. To jest sklep z malowanej Marty. Zmalowana, tutaj ma też kanał na YouTube. Na pewno znacie. Do tego zegarek miętowy i do tego jeszcze ta brązetka, którą też znacie. I co? Teraz Wam się prezentuję w całości. Troszkę Was przesunę. W sumie praktycznie wszystkie rzeczy z tego outfitu znacie, dlatego też bez żadnego galenia. Zwykła biała koszulka z C&A. Do tego czarne leginsy z Emerlin, tak jak Wam pokazywałam w tych jasnych, one są takie tutaj łapane. Mam nadzieję, że to widać, one mają takie kieszenie. Wsadziłam bluzkę do środka, mi osobiście to nie przeszkadza, tak jak już Wam mówiłam. No i głównym elementem oczywiście jest naszyjnik, dlatego też zrezygnowałam już z jakichś innych rzeczy, typu właśnie kolczyki, czy jakaś nawet tutaj narzutka. Jest ogólnie ciepło, więc wydaje mi się, że będzie ok, nie zmarznę. Do tego mam czarne szpilki, zwykłe takie klasyczne i tak to wszystko się prezentuje. A do tego będę miała jeszcze kopertówkę, którą mam od Nietuzinkowo. Ja Wam tutaj podlinkuję. Ona jest na Pingerze właśnie i szyję ręcznie takie kopertówki, przeróżne torebki. I tak właśnie wyglądam. W ten sposób troszeczkę dzisiaj tak elegancko, takiej strojności dodaję właśnie wydaje mi się ten naszyjnik w moich ulubionych kolorkach, ale nie jest za wygodny, tak jak Wam mówiłam, zapłaciłam za niego coś koło 50 zł. No i troszeczkę żałuję, ale w sumie no skoro go mam, no to też zakładam. Tak to się wszystko prezentuje. No i co, kochane, to by było na tyle. Cały mój lookbook. Mam nadzieję, że któraś ze stylizacji Wam się spodobała. Oczywiście dajcie mi znać. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku, buziaki. Pa, pa!